Cześć, witam Cię w kolejnym dniu naszego wyzwania na bosaka. Ja nazywam się Kasia, jestem autorką bloga Trening na bosaka oraz tego wyzwania. Kończymy już drugi tydzień, słuchajcie, nie wiem kiedy to zleciało, strasznie szybko. No i co, dzisiaj znowu się troszkę porozluźniamy, trochę będzie wolniej, trochę będzie... będzie wolniej i będzie bardziej rozluźniająco. Dobra, usiądź sobie na macie, stopy na szerokość bioder, dłonie pod kolanami, urośnij przez szczyt głowy, wyciągnij się, weź głęboki wdech nosem i wydech ustami. Poczuj, jak klatka piersiowa się zwęża, jak twoje żebra się zwężają. Jeszcze raz głęboki wdech nosem. Urośnij, wyciągnij, wydłuż kręgosłup, wydłuż tył szyi i wydech. Weź głęboki wdech. I z wydechem przerwij miednicę, wciągnij ogon między pośladki, wydłuż dolne plecy. Weź wdech, usiądź i z wydechem krok po kręgu z powrotem do siadka. Jeszcze raz głęboki wdech, z wydechem znowu przerwij miednicę, wciągnij ogon, opór udami w dłonie, dłońmi w uda i wróć krok po kręgu do siadka. Wydłuż kręgosłup, staraj się nie przestrzegać tego ruchu. Kolana, stopy kolana są w jednej linii razem z biodrami. Wdechem przechyl miednicę, skup się naprawdę na tych dolnych plecach, tak żeby to zgięcie było symetryczne, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że to dolne plecy są proste, tylko w górze jest zgięcie, tylko żeby wszystko było symetryczne. Powadruj do siadu. Jeszcze raz głęboki wdech, wydłuż, wyciągnij, wdechem przechyl miednicę, wciągnij ogon i wróć do siadu. Wdechem unieś ręce nad głowę i z wydechem zrób skręt. Mały skręt, nieduży. Wdech, góra i z wydechem w drugą stronę skręć. Wdech, wyciągnij, wydłuż, z wydechem skręć. Wdech, góra i wydech, skręć. Góra, wdech, z wydechem skręć, zostań chwileczkę tutaj, dosłownie chwilę, cały czas wydłużaj się, rośnij. Nie staraj się wynieść zawsze ocenę na siłę. Zupełnie na luzie. Głęboki wdech i wydech, rotacja, druga strona tak samo, zostań tutaj chwilę, wydłuż kręgosłup, ciągnij ruch jeszcze mocniej do środka, wróć do centrum, opuść ręce, wyprostuj nogi, stopy na szerokość maty, troszkę szerzej niż na szerokość bioder. Jeżeli jest Ci niewygodnie w tej pozycji, albo Twoje dolne plecy się zapadają, usiądź, możesz sobie na czymś usiąść, może to być koc, może to być poduszka, tak ważne jest to, żeby nie wisieć w takiej pozycji, bo może być troszeczkę nie do końca fajnie i wygodnie. Tak, czyli stopy trochę szerzej, kolana mogą być ugięte, nie muszą być super wyprostowane. Stopy są zadarte, palce są nad piętami. Teraz sięgnij przed klatkę piersiową, dłoni łopatki są miękko w dole, weź wdech, są tak jak się wyciągnął ze szczyt głowy, brzuch jest wciągnięty i z wydechem od szczytu głowy zacznij rolować kręgosłup. Wyobraź sobie, że ktoś Cię ciągnie za szczyt głowy przed siebie, za dłonie, za szczyt głowy. Łopatki zostają na swoim miejscu, a pępkiem sięgasz w tył za siebie. Wydłużam dolne plecy, weź wdech i z wydechem krąg po kręgu. Od dołu, od dołu, od dołu. Wracamy sobie do pionu. Jeszcze raz, weź głęboki wdech, wyciągnij kręgosłup i z wydechem od szczytu głowy zroluj się, sięgnij w przód. Weź wdech i z wydechem krąg po kręgu. Do góry. Wdech urośnie i wydech. Sięgaj w przód, wydłużaj. To nie jest skłon taki, żeby się nie gdzieś tam za wszelką cenę. To jest taka pozycja, w której cały czas sięgamy, wydłużamy i wracamy. Góra. Wdech. Ostatni raz z wydechem zroluj. Sięgnij w przód, sięgnij przed siebie. Pępkiem sięgaj cały czas na siebie. Łopatki daleko od uszu. I staram się zawsze pozycję gdzieś być głęboko w tej pozycji i wróć do góry, do pionu. Teraz połączymy sobie pięty, kolana na zewnątrz, palce stóp nie są złożone, są też raczej na zewnątrz. Weź wdech, z wydechem sięgnij, tak jak przed chwilą w przód. Zostań tu chwilę. Weź wdech i wróć do góry. Teraz połącz stopy kolana troszeczkę szerzej. Weź wdech i z wydechem sięgnij dłoni do przodu. Też staraj się wydłużać cały czas cały kręgosłup.
plecy. Otwieram kolana, sobie otwieram, czy otwieram kolana. Kolana wywędrujemy do boku, otwieram sobie biodra. Mam nadzieję, że jest Ci wygodnie w tej pozycji. Staraj się nie sięgać do przodu, raczej nie zapadać się, tylko wyciągamy, wydłużamy. I wróć w krok po kręgu znowu do góry. Usiądź w siadzie rozkrocznym z jedną nogą, jedną z takich trochę oszukany się rozkroczny. Jedną rękę odłóż na prostej nodze, drugą ręką sięgnij po przekątnie w górę, weź wdech i z wydechem rozciągnij długi bok, łopatka zostaje nadal daleko od ucha i wróć do centrum, weź wdech, z wydechem znowu sięgnij, rozciągnij, wydłuż, staraj się nie skręcać klatki piersiowej w stronę maty, tylko sięgaj bokiem cały czas do góry, do sufitu i wróć, weź wdech, z wydechem sięgnij, łopatka daleko od uszu. Wróć, ostatni raz sięgnij, wydłuż, wyciągnij. Teraz zrotuj klatkę piersiową w stronę podłogi, w stronę nogi. Wydłużaj, wyciągaj. Weź wdech. Z wydechem postaraj się zejść milimetr metr wyżej, ale jeżeli to nie jest możliwe, to oczywiście nie namawiam. Nic na siłę, tak żeby było wygodnie. I wracamy sobie do pozycji ręka po przykątnie. Wracamy do pionu i zmień nogi. Znowu jedna jest ugięta, druga prosta, ręka na prostej nodze, druga ręka po przekątnej, weź wdech, z wydechem wydłuż, wyciągnij, fajne zasadowe ciało, co? I wdech, z wydechem znowu wyciągnij, wydłuż bok ciała, sięgnij, postaraj się mierzyć w długość, a nie w podłogę. Wracamy i jeszcze raz sięgnij, wyciągnij, wydłuż, teraz zrotuj klatkę piersiową w stronę podłogi, w stronę nogi. Czas wydłużaj, siedź na obu pośladkach. Weź wdech i z wydechem zejdź w dół. Stopa może być rozluźniona, nie musi być długa. To może być posłuchana, ale może być też zawarta. Może być ciągnięta wygodnie. Wracamy do boku przekątnej. Bardzo Ci dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że czujesz się super po tym drugim tygodniu. I do zobaczenia w kolejnym dniu.